Witam serdecznie na kanale Bracia na Roli. Ostatnio u nas na kanale słaba aktywność, nie dodawaliśmy ostatnio filmów. No po prostu duży napór pracy w polu i w ogóle. Także nie było za bardzo czasu nic nagrywać, dlatego postanowiłem Wam tutaj pokazać naszą tutaj ostatnią pracę w warsztacie. Jest to może taka alternatywa tutaj w dzisiejszych czasach na drugi materiał, ponieważ teraz jak wiadomo wszystkie maszyny poszły w górę. A mało kto teraz na gospodarstwie używa rozrzutnika, no bo teraz już większość gospodarstw zrezygnowało z hodowli bydła, może przerzucają się bardziej na warzywa. No i taki rozrzutnik można przerobić na przyczepę wywrotkę. Także ja Wam tutaj pokażę, jak my to tutaj zrobiliśmy. Jest to przyczepa w tej chwili z wywrotem na tył i tak samo na bok. Ja tutaj może ją wykipruję do góry, pokażę jak to się kipruje. Także tak się to prezentuje po pełnym wykiprowaniu. Tutaj widać, że ten kąt jest bardzo duży. Tutaj spokojnie wszelki towar powinien się zsypać. Także tutaj może tak pokrótce pokażę, jak to wygląda. Tutaj z przodu, tu jest podparcie, to jest profil, który tutaj wcześniej podpierał pakę. Tutaj go wykorzystaliśmy. Od spodu jest wzmocnione blachą 12. Tutaj takie zaszczałki z 10. Tutaj tak samo blacha 10, obspawany bolec pod to ucho. Siłownik osadzony jest tutaj na profilach 50x50, ale jest to ścianka 5, także bardzo gruby materiał. Tak samo zaszczały z 10 z obydwu stron. No i tył. Tył tutaj jest na kulach zrobione i dodatkowo jest przedłużona rama, bo oryginalnie rama w tym rozrzutniku jest dotąd. Ale gdybyśmy tak tutaj to zostawili i osadzili te kule wcześniej, no to wtedy tutaj przy tej górnej ramie te kule wyszłyby gdzieś mniej więcej w tym miejscu. No i przy kiprowaniu powodowałoby to, że burta opierałaby się o ziemię, no i nie dałoby się zrobić pełnego kiprowania z założoną burtą. A teraz tutaj mamy jeszcze spokojnie tyle luzu. Dlatego tutaj trochę więcej pracy dołożone, ale po prostu tak jest to lepiej zrobione. No i cóż, no i tutaj jest to wzmocnienie zrobione z blachy 10. Tutaj tak samo blacha 10, żeby tu się nic nie ugięło. No i cóż, tutaj fajne też rozwiązanie z tymi kulami i tymi uszami. Ja może tutaj opuszczę przyczepę i pokażę Wam, o co chodzi. Właśnie fajnie sobie teraz to te firmy, które to produkują, wymyśliły. A mianowicie tak. Tak jakby jedna sztuka tego ucha i jedno siodło pod kulę. O, to jest słaba trochę ostrość, nie mogę złapać. O, tu jest zrobione w ten sposób, że jest kółeczko i wycięcie w tą stronę. A przy kuli z tej samej strony jest zrobione tak jakby wycięcie z dwóch stron. A jest to po to zrobione, żeby po prostu nie dało się wykiprować przyczepy założonymi bolcami na krzyż. A jak wiadomo, jakbyśmy założyli bolce na krzyż i zaczęli kiprować, no to wtedy złamiemy automatycznie górną pakę. A tutaj jest to niemożliwe, ponieważ jeden bolczyk jest taki, a z drugiej strony
ten bolczyk jest taki. I po prostu nie da się ich podmienić, bo ten nam nie spasuje w to miejsce. O, tutaj może pokażę. O, nie da się go założyć, bo po prostu jest tutaj inne wykonanie. Dlatego tutaj duży plus za takie coś. Dlatego jak będziecie szukać kuli, to warto poszukać czegoś takiego, takiego rozwiązania właśnie. I cóż, bolczyk stamtąd z prawej strony pasuje na lewą stronę do przodu. Mamy założony. I cóż, pokażę wam jak to kipruje na bok. Wiedziałem, że tak się stanie, dlatego nie chciałem do końca kiprować. Zapomniałem zamknąć tylnej burty i dlatego spadła. Ale cóż, no, takie rzeczy się zdarzają, więc nie będę tego tutaj nagrywał dubla. Ale ogólnie tak to wygląda. Przyczepa kipruje do tyłu, na boki. Siłownik tutaj to jest czterostopniowy, bodajże chyba 110 cm wysuwu on ma, dokładnie nie pamiętam. Ale to jak będziecie sobie, jakby ktoś na przykład szukał do przeróbki, no to musicie po prostu szukać taki, który macie tam w najlepszej cenie, ale żeby miał po prostu minimum metr wysuwu. Bo wiadomo, że jeśli będzie miał mniej, no to trzeba go wtedy bardziej przesuwać do tyłu, jeśli chcecie uzyskać większy kąt kiprowania. No, przyczepa nam się tutaj ładnie złożyła. No i cóż, tak to wygląda. Możecie zostawić pod filmem jakiś komentarz, oczywiście łapka w górę. No i zachęcam do subskrybowania, bo myślę, że teraz trochę nam się rozkręci ten kanał. Może zaczniemy dodawać trochę więcej filmów. Także na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, cześć.